i mogę zdjąć pas, tak on wygląda w środku. Reszta jest już całkiem prosta, chociaż przy tej grubości skóry może nie być aż tak łatwo. Praktycznie nie widać żadnej ingerencji z naszej strony. Pytania o dobór paska do spodni, czy też całej stylizacji pojawiają się całkiem często. Więc zajmijmy się tym tematem dzisiaj całościowo. Witam na Czasie Dżentelmenów, nazywam się Łukasz Kielban, a dziś pomówimy o tym, jak dobrać rozmiar, kolor, materiał i klamrę paska do reszty stroju. Wybór paska nie jest skomplikowanym zadaniem, tym bardziej gdy zna się kilka prostych zasad męskiej elegancji. Paski mają bowiem swoje stopnie formalności, a w związku z tym konkretne przeznaczenie. Są też wykonane z różnych materiałów, w różnych kolorach, co wpływa na nasze możliwości harmonijnego doboru ich do reszty stroju. Podkreślam tutaj harmonijnego, bo nikt nie wlepi Wam mandatu za noszenie brązowego paska do czarnych butów, ale będzie to psuło efekt całości. Opowiem dziś o tych podstawach, ale też o mniej oczywistych sprawach, jak na przykład dobór pasków zamszowych, czy wykonanych z innych materiałów niż skóra. A na koniec zdradzę Wam sekret, jak bardzo łatwo można dopasować pasek do własnego rozmiaru, nie robiąc w nim kolejnej dziurki. Sam żałuję, że nikt mi w młodości tego nie pokazał. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze słowo o sponsorze tego odcinka. Jest to wszystkim nam dobrze znane Allegro. Dział Moda Allegro jest z pewnością bliski każdemu, kto szuka dobrych okazji do rozwinięcia swojej eleganckiej garderoby albo szuka prezentów dla rodziny czy przyjaciół. Od czasu, gdy nastała moda na klasyczny styl, można tu znaleźć bardzo wiele ciekawych ofert. Sam kupiłem te 4 paski na Allegro, które posłużą mi w tym filmie za przykłady. Przy okazji upewniłem się tylko, że wyszukując oferty, gdzie jasno jest napisane, że kupujemy prawdziwą, solidną skórę licową, a nie jakieś klejone warstwy czy dwójne, możemy spokojnie liczyć na bardzo dobrą jakość za praktycznie połowę ceny oferowanej przez popularne marki. A same produkty przyjechały do mnie błyskawicznie. 3 z 4 przyjechały już nazajutrz, a 4 dzień później. Mam też wrażenie, że kupując mądrze na Allegro, pomagam się rozwijać młodym polskim markom, bo jest to świetne środowisko do rozpoczęcia swojego biznesu z nieliczną ofertą, jak choćby właśnie z paskami. I to przy wysokim standardzie obsługi, łatwym zakupom i szybkiej wysyłce. Nie zdziwiłbym się, gdyby wśród odbiorców Czasu Dżentelmenów było już kilka osób próbujących swoich sił, na przykład z minimalistycznymi portfelami, poszetkami, krawatami czy innymi klasycznymi dodatkami właśnie na Allegro. I cieszę się, że ta branża tak się rozwija. Zatem przy okazji odsyłam Was do ofert na Allegro, a my już przejdźmy do tematu tego odcinka. Najważniejsza będzie kwestia doboru paska i jego dopasowania do reszty stroju. Przy skórze licowej jest to banalnie proste, a ogólna zasada męskiej elegancji mówi, że nosimy tylko jeden kolor skóry licowej w danym momencie. Oznacza to w praktyce, że albo decydujemy się na buty, pasek do spodni, pasek do zegarka i ewentualnie torbę w kolorze czarnym albo brązowym. Zachęcam do złamania tej zasady, a potem porównania efektu do wersji, w której jej przestrzegamy. Różne kolory skóry licowej po prostu się gryzą i zwyczajnie źle się prezentują razem. W miarę możliwości należy więc zgromadzić galanterię skórzaną w tych dwóch wersjach. Przy czym brąz oczywiście będzie występował w różnych odcieniach i o ile nie łączymy jasnego z ciemnym, powinno być dobrze i te drobne różnice możemy sobie spokojnie wybaczyć. Jeśli jednak zaopatrzymy się w buty lub pasek w mniej standardowym kolorze, na przykład czerwonym lub granatowym, sami sobie podnosimy niestety poprzeczkę. Najlepiej byłoby wtedy znaleźć sobie w podobnym kolorze cały zestaw. Albo, co będzie dużym ułatwieniem, zastosować dodatki z innego materiału niż skóra. Na przykład pleciony pasek do spodni można łączyć z każdym kolorem butów, a buty z tkaniny nie będą wymagały konkretnego rodzaju paska. Podobnie będzie przy skórze zamszowej. Ta w mniej oczywistych kolorach aż tak bardzo nie wymaga dopasowanego paska. To w końcu i tak będzie stylizacja nieformalna, która rządzi się już luźniejszymi prawami. Również dodatki metalowe objęte są podobną zasadą w męskiej elegancji. Srebro do srebra, złoto do złota. Tutaj akurat nie mam takich dodatków.
ale mamy tutaj o wiele mniej odcieni i udziwnień, więc sprawa jest całkiem oczywista. Do srebrnej klamry będziemy dobierali srebrny zegarek i ewentualnie też biżuterię w tym samym kolorze. I tak samo w przypadku złota. Jak to było z brązem i czernią skóry licowej, tak i łączenie srebra ze złotem nie wypada zbyt dobrze. Wyjątkiem będzie tutaj oczywiście obrączka, którą nosimy niezależnie od innych dodatków. Mówiąc o klamrze, należy też wspomnieć o jej kształcie. Im bardziej formalny ma być pasek, tym powinna być prostsza w formie i mniej rzucająca się w oczy klamra. Klamry zabudowane, choćby nawet minimalistyczne, nie są formalne. I do garnituru odradzam ich zakładanie. Praktycznie każda bardziej skomplikowana, pełna czy przedstawiająca coś klamra paska powinna być zarezerwowana na luźne okazje. Z kolei oczywiście do t-shirtów i jeansów jak najbardziej będzie pasowała. Kolejną kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego rozmiaru paska i to w dwóch wymiarach. Długości i szerokości. Pasek najlepiej prezentuje się, gdy zapinamy go na środkową dziurkę, a standardowa długość reszty paska jest przetrzymywana tutaj przez szlufkę. Gdy zapinamy na ostatnią dziurkę, zostaje nam tylko skromny języczek paska, a przy zapinaniu na pierwszą tej pozostałości jest tak dużo, że nieładnie dynda nam z boku. Oczywiście środkowa dziurka to tylko nasz punkt odniesienia, bo ostatecznie zapięcie będzie zależało też od samych spodni, tego czy mają niski czy wysoki stan, a także, nie ukrywajmy tego, od odległości od ostatniego posiłku. Po to właśnie jest nam potrzebne to pole manewru z każdej strony. To zatem bardzo ważne, żeby dobrze się zmierzyć i zwrócić uwagę przy zakupie na wskazówki podawane przez producenta. W ostateczności pasek można też estetycznie skrócić, ale o tym opowiem dopiero na końcu. Biorąc pod uwagę rozmiar, musimy też sprawdzić szerokość paska. Te węższe, jako bardziej smukłe, będą bardziej formalne, a szersze luźne. Zresztą te szerokości determinują też szerokości szlufek w spodniach. Szersze znajdziemy w jeansach, około 5,5 cm, nieco węższe w chinosach, około 5 cm, a najwęższe w spodniach garniturowych, około 4,5 cm. Zarówno więc wybór zbyt wąskiego paska do jeansów, jak i zbyt szerokiego do garniturowych spodni wyjdzie nieco komicznie. Zatem do garnituru szukaj pasków o szerokości najlepiej 3 cm, poniżej tego znajdziesz już raczej tylko paski damskie. Do chinosów paski o szerokości 3,5 cm, a do jeansów mogą mieć nawet 4 cm. Osobiście uważam, że paski ze środka stawki są najbardziej uniwersalne, ale nadal warto mieć też bardziej formalną, nieco węższą opcję na specjalne okazje. Dodać należy jeszcze nieco o samej formie paska. Najpopularniejsze będą zwyczajnym pasem skóry o relatywnie grubych krawędziach. Te paski są bardzo uniwersalne, ale do garnituru przydałoby się coś jednak bardziej delikatnego. Paski formalne często zwężają się na krawędziach, co nadaje im bardziej smukły charakter. I mam tutaj szczególny przykład, który chciałbym osobno omówić. Jest to pasek dwustronny, którego klamra pozwala na obrócenie go. Może być zatem albo brązowy, albo czarny, w zależności od naszych aktualnych potrzeb. Uważam, że jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które rzadko noszą paski garniturowe i nie potrzebują dwóch po jednym w każdym kolorze. Z kolei paski plecione, czy też parciane, będą zawsze opcją nieformalną do luźnych strojów. Niemniej są to paski bardzo ciekawe i nie warto z nich rezygnować. Takie jak ten pasują idealnie na lato do chinosów czy lnianych spodni. Ich zaletą jest też to, że można je zapinać w każdym miejscu. Z kolei kolorystycznie dobieramy je pod cały strój, bez szczególnego względu na kolor butów. Wypada jeszcze dodać 3 zasady. Staraj się unikać sytuacji, w której pasek ma Ci zmniejszyć rozmiar spodni. Tworzy się wówczas taka harmonijka z tkaniny spodni i wygląda to źle. Spodnie powinny być dopasowane do Twojego rozmiaru, a pasek ma tylko trzymać je na miejscu. Po drugie, polecam unikać noszenia spodni ze szlufkami, ale bez paska. Puste szlufki wyglądają tak pusto. Pasek to też dodatek estetyczny, nie tylko praktyczny. Dobrze jest o tym pamiętać. I po trzecie,
unikaj noszenia w formalnych stylizacjach paska oraz kamizelki. Kamera bowiem może nieładnie wypychać dół kamizelki i w tym szczególnym wypadku możesz zostawić szlufki puste, bo i tak zasłaniają je kamizelka i marynarka. Z kolei w stylizacjach luźniejszych, gdy na przykład do chinosów nosisz kamizelkę bez marynarki, możesz sobie pozwolić na pasek. W końcu to luźny strój. Zatem zgodnie z obietnicą informacja o tym, jak można estetycznie skrócić pasek, ponieważ przynajmniej za mojego dzieciństwa standardem było robienie kolejnych dziurek, zwłaszcza jak się dziedziczyło pasek po swoim starszym bracie albo po tacie. Oczywiście jako mniejszy człowiek potrzebowaliśmy trochę mniejszego paska, więc dokładało się te nieestetyczne dziurki, które potem brzydko zdecydowanie wyglądały. To zdecydowanie nie jest metoda na skracanie paska. I tutaj będziemy mówili o standardowej metodzie do skracania właśnie takich pasków skórzanych, ale zanim do tego przejdę, jest jeszcze jedna prosta metoda przy tych paskach z klamrami obracanymi. Ja podejrzewam, że wiele tych klamer nie tylko obracanych, będzie miało jakieś systemy, które pozwolą na otwarcie tego paska. I tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Taka klamra ma z boku takie gniazdo, do którego jak włożymy nóż albo śrubokręt, czy coś w tym stylu, możemy pasek otworzyć i taki pasek wtedy ze spokojem można uciąć, tak jak nam to będzie pasowało, włożyć z powrotem do tej klamry, zapiąć i możemy dopasować. Oczywiście nie wydłużymy paska, możemy go jedynie skrócić, ale jest to bardzo proste. Więcej zachodu będzie z takim paskiem klasycznym, który musi mieć na odwrocie przy klamrze śrubę. Jeśli jest tutaj ta śruba, swobodnie możemy pasek skracać. To może występować w te klamry, mocowanie klamry może występować w bardziej skomplikowanej wersji. Będzie to taka forma, w której klamra jest przyszyta lub zanitowana. W tym wypadku akurat czegoś takiego nie mamy. Tutaj po zdjęciu pasa odkręciłem śrubkę i mogę zdjąć pas, tak on wygląda w środku, po odłączeniu. I teraz mogę tutaj swobodnie ten pasek skrócić, tak jak mi to się podoba. No i tutaj jeszcze mamy bardzo wygodne rozwiązanie, takie, że mogę całą klamrę wymienić. Czyli gdybym nie chciał złotej klamry, mogę sobie ją wymienić na srebrną, osobno kupić. Z tym nie powinno być żadnego problemu. Miewałem i mam paski, w których klamra jest po prostu tutaj przyszyta albo zanitowana. No i tego niestety w domu już nie zmienię. Jak widzicie, jest tutaj takie nacięcie. Ja akurat chciałbym skrócić pasek o te 2,5-3 cm i wykorzystam dziurkę, która już tutaj była. Bez problemu jestem w stanie przeciąć taki pasek. I teraz, żeby to móc z powrotem złączyć, będę musiał wykonać otwór w tej skórze. Ja sobie go zaznaczę tą śrubką, zrobię to z obu stron. I nawet jeśli nie mamy jakiegoś specjalnego urządzenia, możemy taki otwór wykonać po prostu nożem. Mogę już to połączyć. Zwracamy oczywiście uwagę, żeby z dobrej strony było lico tej skóry. I proszę bardzo, praktycznie nie widać żadnej ingerencji z naszej strony, a pasek jest dopasowany do nas tak, jak to powinno być. Żałuję, że nie wiedziałem o tym rozwiązaniu za młodu i też szkoda, że tak niewielu producentów wspomina o tym, że można samodzielnie tak łatwo zmodyfikować własny pasek. Ciekaw jestem, czy Wy wiedzieliście o tym rozwiązaniu. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Ja mam nadzieję, że udało mi się rozwiać Wasze wątpliwości dotyczące doboru pasków i my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!